Witam Państwa. Gościem rozmowy o jest dzisiaj pan Andrzej Rautenberg, pełniący obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie. Witam Panie Naczelniku. Witam Panią Redaktor, witam Państwa. 19 kwietnia 2016 roku minister finansów odwołał Sławomira Langowskiego ze stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie i dzień później, 20 kwietnia, powołał na nie Andrzeja Rautenberga, czyli pana, który pełnić je będzie do czasu powołania naczelnika urzędu wyłonionego w drodze konkursu. Co to oznacza? Procedura zarówno odwołania poprzedniego naczelnika, jak i powołania kolejnej osoby, w tym przypadku do pełnienia obowiązków naczelnika Urzędu Skarbowego, wynika z przepisów ustawy o urzędach skarbowych i izbach skarbowych. Zgodnie z tymi przepisami minister finansów do czasu wyłonienia nowego naczelnika w drodze konkursu wyznacza osobę do pełnienia obowiązków naczelnika i tak miało to w tym przypadku miejsce. Rozumiem. A kiedy należy oczekiwać takiego ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu? Czyli mówiąc wprost, kiedy czy pan, czy ktoś inny, bo nie znam tej dokładnie procedury, będzie naczelnikiem Urzędu Skarbowego, a nie pełniącym jego obowiązki? Nie wiem, czy procedura konkursu się odbędzie, gdyż z dniem 1 marca wchodzą w życie, następuje konsolidacja administracji skarbowej, to znaczy połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz służby celnej. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa, przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej przewidują w przypadku naczelników urzędów skarbowych powołanie na wniosek dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej powołuje naczelnika Urzędu Skarbowego. Czyli wszystko przed nami. Wszystko przed nami. To proszę nam się króciutko przybliżyć, swoją osobę. Skąd pan do nas tutaj trafił? Poza oczywiście procedurą. Oczywiście. Urodziłem się i całe życie mieszkam w Gdańsku. Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem. Skończyłem Politechnikę Gdańską. Potem skończyłem studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie. W 2015 roku zdałem egzamin na doradcę podatkowego. Cała kariera moja zawodowa jest związana praktycznie z podatkami. Od 1993 roku do końca 2004 roku byłem pracownikiem Urzędu Kontroli Skarbowej. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery pracowniczej, od starszego referenta do inspektora kontroli skarbowej. W latach 2004-2006 byłem zastępcą naczelnika w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. Potem byłem zatrudniony na stanowisku inspektora kontroli podatkowej do dnia 19 kwietnia 2016 roku. Z dniem 20 kwietnia 2016 roku minister finansów powierzył mi pełnienie obowiązków naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie. Czyli zarówno teoretyczne, jak i praktyczne doświadczenie pan, jak słyszymy, cały czas musimy ma jak najbardziej uzasadnione. Czy w ślad za zmianą na stanowisku naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie należy spodziewać się, czy może już zaszły jakieś zmiany organizacyjne naszej tczewskiej jednostki? Tak, pani redaktor, tak jak powiedziałem chwileczkę wcześniej, nastąpi konsolidacja służb, tych trzech służb, powstanie Krajowa Administracja Skarbowa i ona sama w sobie wymusi trochę zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Skarbowego. Tylko nie tylko naszej, tylko we wszystkich, tak? We bo to będzie już zmiana struktury organizacyjnej wszystkich jednostek. To, co przed chwileczką powiedziałem, połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz służby celnej. Dobrze, to teraz przejdźmy do rozliczeń podatkowych, to co najbardziej interesuje tczewskich podatników. Wiemy, że musimy rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok i w tym roku ten okres dla podatników na składanie deklaracji troszeczkę się wydłużył, bo trwać będzie do 2 maja, z czego ten termin wynika.
Musimy zacząć od ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł 45 tejże ustawy mówi, że podatnicy są zobowiązani złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie o osiągniętych dochodach, osiągniętych o poniesionej stracie za rok, za dany rok podatkowy. Zeznanie to się składa do dnia 30 kwietnia następnego roku po danym roku podatkowym. Z kolei artykuł 12 ustawy Ordynacja podatkowa mówi, że jeżeli ostatni termin przypada na dzień, na sobotę lub dzień ustawowo wolny, to najbliższym terminem do wykonania tego obowiązku jest pierwszy dzień roboczy. W tym przypadku, w naszym przypadku w 2017 roku 30 kwietnia to jest niedziela, 1 kwietnia to jest święto pracy, także pierwszym, ostatnim terminem do złożenia zeznania jest termin 2 maja 2017 roku. No to ilu podatników z terenu powiatu tczewskiego musi się rozliczyć i jakie są już postępy? Znaczy średnio do roku ilość podatników, które rozlicza się, składa zeznania w naszym urzędzie, to jest około 46 tysięcy podatników. Ta liczba się zmienia odrobinę do góry, odrobinę na dół. To wszystko wynika z faktu, że część podatników po prostu zmienia miejsce zamieszkania. A ile procent, czy ile osób już dotychczas się rozliczyło ogólnie? Na chwilę obecną na tą liczbę podatników, którzy średnio składają zeznania w naszym Urzędzie Skarbowym, rozliczyło się około 4 tysięcy podatników. No to jeszcze przed nami sporo. Sytuacja jest podobna jak w poprzednim roku w tym samym okresie. Termin, forma i czas składania deklaracji podatkowej w dużej mierze oczywiście zależy od podatników i mamy takie dwie formy rozliczania się. Możemy skorzystać z tradycyjnego, czyli papierowego złożenia PIT-u bądź elektronicznej formy. Jakie są efekty tego drugiego sposobu elektronicznego, do którego chyba wszyscy naczelnicy skarbówek namawiają podatników? Może zacznę, panie redaktor, od poprzedniego roku. W poprzednim roku liczba podatników, którzy złożyli deklaracje zeznania podatkowe w formie elektronicznej, osiągnęła poziom 50%. Ta progresja rok do roku wynosi 10%. I liczę, że w tym roku, mając na uwadze progresję z poprzednich lat, czyli liczba podatników, którzy złożą deklarację w formie elektronicznej, osiągnie pułap 60%. To już jest dobrze. To już jest dobrze. Od 2015 roku zeznanie PIT-37 może za nas wypełnić Urząd Skarbowy. Chodzi o usługę wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy ta forma rozliczenia się sprawdziła i czy korzystali z niej tczewianie? Usługa, pani redaktor, wstępnego wypełniania zeznania podatkowego była usługą nową, która dopiero pierwszy raz obowiązywała rozliczenia za 2015 rok. Ona była wykorzystana w niewielkim zakresie. Skorzystały z niej przede wszystkim osoby, które poza świadczeniem na przykład rentowym otrzymywały wynagrodzenie ze stosunku pracy i nie korzystały z żadnego rodzaju ulg podatkowych. Panie naczelniku, czy jeśli we wstępnie wypełnionym przez fisku zeznaniu podatkowym znajdą się jakieś błędy, to kto ostatecznie za to odpowie? Bo początkowo mówiło się, że jeśli takie błędy mają prawo się zdarzyć, niestety, to winę będzie ponosił za to podatnik. Za prawidłowe sporządzenie zeznania podatkowego, w tym nawet wstępnie przygotowanego przez Urząd Skarbowy, zawsze odpowiedzialność ponosi ten, który składa. Zeznanie wstępne jest przygotowane w oparciu o informacje, które posiada Urząd Skarbowy, czyli na przykład deklarację PIT-11 składaną przez pracodawcę danego podatnika, czyli płatnika tego podatku, czy też informacje z organu rentowego, PIT-40A, podatnik korzystając z tej wstępnie wypełnionego zeznania. Jeszcze weryfikuje, dokonuje, czy coś się nie zmieniło, dokładnie, tak? Dokładnie. Pracodawca mógł na przykład nie przesłać do organu podatkowego dokumentu potwierdzającego osiągnięcie takiego czy innego rodzaju dochodów, tak? A to na podatniku leży obowiązek prawidłowego sporządzenia zeznania, wykazania wszelkich osiągniętych dochodów, jak również
skorzystania z przysługujących mu ulg. Mm-hmm. Rozumiem, czyli po prostu za, jak to się mówi, za złożony podpis na dokumencie odpowiada właściciel za podpisu. Za wypełnienie i przesłanie. No to teraz powiedzmy o ulgach, z tego, z czego korzystają podatnicy i czym najbardziej są zainteresowani. Z jakich mogą jeszcze ulg skorzystać i czy coś się zmieniło w stosunku do innych lat? Pani redaktor, katalog ulg, który... Z tych najważniejszych oczywiście, który obowiązywał w 2016 roku, jak i obowiązuje nadal, czyli w 2017 roku, najbardziej popularną ulgą była ulga z tytułu wychowania małoletnich, czy też rodzinna, uczących się, czy studiujących do ukończenia 25 roku dzieci. W rozliczeniu za poprzedni rok podatkowy u nas skorzystało z tej ulgi około 13 tysięcy podatników, dokonując odliczenia w ramach tej ulgi na kwotę około 18 milionów złotych. Następną popularną ulgą była ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, jak również na cele ułatwiające wykonywanie funkcji życiowych. Z ulgi tej skorzystało około 3 tysięcy podatników w zeszłym roku, dokonując odliczeń na łączną kwotę około 6,5 miliona złotych. Ostatnią ulgą, jeśli chodzi o popularność, była ulga internetowa. Skorzystało z niej około 800 osób, dokonując odliczeń na łączną kwotę około 0,5 miliona złotych. No to nie są małe pieniążki, z których nie są małe pieniążki, jak najbardziej. Podrążmy jeszcze temat możliwości skorygowania błędów, które mogły się wkraść w deklaracje, wypełnionych deklaracjach podatkowych. Jakie mamy możliwości? Bo różne są sytuacje, czasami oczywiście niezamierzony wkradł się błąd. Kiedy możemy skorygować takie zeznanie podatkowe? Zeznanie podatkowe, przepisy prawa podatkowego, procedury podatkowej dopuszczają skorygowanie zeznania. Zeznanie, jeśli chodzi o termin do 30 kwietnia w tym roku, tak, do 2 maja, nie ma żadnych ograniczeń w możliwości korygowania zeznania podatkowego. Także po terminie 2 maja podatnikowi przysługuje prawo do złożenia wcześniej, do skorygowania wcześniej złożonego zeznania podatkowego. Nie będzie za to karane. Ja rozumiem, że to są być może indywidualne przypadki, ale mówimy o takich błędach prozaicznych, które mogą się wkraść, chociaż nie powinny, a jednak. Jasne, ale chcemy po prostu ten błąd popełniony wcześniej skorygować. Ustawa, kodeks karny skarbowy mówi w sposób jasny, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe, czy też wykroczenie skarbowe, ten, kto skoryguje swoją deklarację podatkową i uiści zaniżony podatek. Panie naczelniku, a jeśli ktoś niestety w czasie określonym przepisami nie skoryguje tego błędu lub też nie złoży deklaracji w określonym terminie, w tym przypadku przypominamy do 2 maja wszyscy podatnicy powinni się rozliczyć z fiskusem, to niestety grożą jakieś kary, konsekwencje. Niezłożenie zeznania w wyznaczonym terminie i nienaprawienie przez podatnika tego błędu grozi sankcjami z ustawy kodeks karny skarbowy. To jest umyślny błąd, tak? Dokładnie. Generalnie karanie odbywa się w postępowaniu mandatowym. Wysokość kary grzywny nakładana jest w wysokości od 200 zł do 4000 zł. Przypominamy corocznie, w tym roku też nie wypada mi nie przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji publicznych. Wystarczy wpisać numer KRS lub skorzystać z darmowego programu online do rozliczenia PIT za 2016 rok. Czy dobrze mówię? Niczego nie pomyliłam? Jak najbardziej. Przekazywanie 1% ze swojego podatku jest coraz bardziej popularne. Wracając do 2016 roku, podatnicy naszego Urzędu Skarbowego przekazali łączną kwotę 1,5 miliona złotych na te organizacje. Dokonało tego około 29 tysięcy podatników, czyli 60% tych, którzy złożyli zeznanie. To jest chyba dobrze. Zapraszamy. Progresja z roku na rok wzrasta. Panie naczelniku, na koniec naszego spotkania proszę powiedzieć,
Jakie uwagi, jakie wskazania może Pan ma dla podatników, którzy kontaktują się z Urzędem Skarbowym? No i żeby tego urzędu i urzędników nie bali się, bo jeszcze czasami jest taki dystans między urzędnikami a podatnikami i odwrotnie, że nie należy się bać. Jakie Pan ma rady dla nas wszystkich? Drodzy Państwo, urzędu nigdy się nie powinno się bać. Ja zawsze będę przestrzegał zasady, że to Urząd Skarbowy jest dla podatnika, a nigdy w drugą stronę, że to podatnik jest dla urzędu. Przy okazji rozmowy na temat zeznań podatkowych chciałbym Państwu polecić składanie deklaracji za pomocą platformy usług elektronicznych e-deklaracje. Ona umożliwia złożenie zeznania podatkowego praktycznie bez wychodzenia z domu. Jednocześnie do dyspozycji podatników, szczególnie osób starszych, są pracownicy Urzędu Skarbowego w Trzewie, którzy będą pomagali, jak tylko taka okoliczność zaistnieje. Panie Naczelniku, to jeszcze jedno, bo mi się przypomniało i dobrze. Będzie weekend poświęcony, otwarty będzie Urząd Skarbowy dla podatników. Jakieś weekendy będą, tak? Na dzień też dzisiejszy, pani redaktor, termin tego jest niewyznaczony. Ale niewykluczone, że będzie. Trzeba śledzić, tak? Dokładnie. Na stronie internetowej albo dopytywać, czy dzwonić do Państwa. Na pewno w dniach 23 i 24 marca w Centrum Handlowym Atrium i w Galerii Kociewskiej pracownicy Urzędu Skarbowego będą pomagali przy wypełnianiu zeznań podatkowych i ich składaniu oczywiście drogą elektroniczną, do czego wszystkich zachęcam. To ja ślicznie dziękuję za przybycie do studia, podzielenia się uwagami, a Państwu za uwagę dziękuję, Urszula Niewiarowska. Dziękuję Pani Redaktor, do widzenia Państwu.